Hamburg, 4 maja 2022 roku. Jesteśmy w centrum Hamburga, w kolebce Hamburga. Kościół świętego Piotra. Tutaj był kiedyś stała Bischofburg. Tu była katedra. Pierwszy kościół zbudował tutaj Karol Wielki. Święty Angskar rozbudował to na klasztor. W tym klasztorze 4 lipca 1935 roku umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Żyli jeszcze wtedy święta Olga i cesarz Otto I, który wysłał go tutaj do Hamburga. Po śmierci papieża Leona chciano, żeby wrócił. Niestety w tym czasie święty papież Benedykt V zmarł tutaj. Widać die Zeit, Helmut Schmidthaus. Był taki dzień, 3 maja, że była rocznica w 1945 roku, kiedy zrobiono akcję tu w Hamburgu, w ratuszu, który był na dwóch klasztorach. Anglicy przejęli bez przelewu krwi Hamburg. Tego dnia bez przelewu krwi w Neustadt zrzucili bomby na statki z więźniami obozów koncentracyjnych. Zginęło 8 tysięcy ludzi bez przelewu krwi. W Warszawie otworzono Muzeum Narodowym wystawę Warszawa Oskarża. W tym Muzeum Narodowym są ołtarze, tutaj właśnie z tej katedry, którą rozbito w 1836 roku. A w Emsland, w obozie, odwiedził 1750 warszawianek z powstania warszawskiego biskup Gawlina. W Dachau była uroczysta msza dziękczynna za wyzwolenie Dachau, zakończenie pewnego programu. Transmitowano do Londynu. Władcy świata ogarnęli świat. Dzisiaj mamy rocznicę zawierzenia się świętemu Józefowi całej Bawarii 4 maja 1664 roku. W Dachau w 1942 zamordowano 141 więźniów, w tym 4 polskich kapłanów. 4 maja w 1945 roku Anglicy spotkali się z więźniami specjalnymi. Wśród nich był biskup Neuhäusler, który w pojedynczej celi był przez 4 lata. Byli prominenci, Zamoyski, hrabiowie. Program trwa. Święty Józefie, broń nas, wspieraj naszego księdza Michała Woźnickiego, który występuje w imieniu tych kapłanów, którzy wysłał mnie do niego, do Nowronieckiego. Biskup Neuhäusler, świadkowie prawdy. Jest w klasztorze na ulicy Wronieckiej, obrońca mszy świętej Trydenckiej. Święty Józefie, wspomagaj nas wszystkich. Ratuj Kościół. Chroń nas. Dziękujemy Ci, prośmy za naszymi rodzinami i za całym światem, za całym świętym Kościołem katolickim. Daj nam świętych kapłanów. Panie Boże, Wszechmogący, prosimy Ciebie o kapłanów.